Cześć wszystkim, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam Was na przegląd nowości z Pepco. Kto, tak jak i ja, uwielbia ten sklep, niech koniecznie zostawi łapkę w górę. Pokażmy, jakie nasze grono Pepco maniaków jest ogromne. W dniu dzisiejszym zaprezentuję Wam, co nowego pojawiło się na półkach sklepowych. Pokażę Wam właśnie nowości, które są w asortymencie, więc mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Te z Was, które obserwują mnie na Instagramie, mogły o niektórych nowościach wiedzieć już wcześniej, więc jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, ze wszystkimi promocjami, to serdecznie zapraszam Was na mój Instagram, link znajdziecie na dole w opisie. Poza informacjami o promocjach macie również tam dawkę motywacji oraz inspiracji, pokazuję Wam na przykład moje pomysły na stroje dnia oraz to, co jadam na co dzień, więc mam nadzieję, że znajdziecie tam coś dla siebie interesującego. A co do nowości w Pepco, oczywiście jak zawsze jestem zachwycona asortymentem. Jest bardzo dużo rzeczy w atrakcyjnych cenach, więc na pewno znajdziecie tam coś dla siebie. Mi również udało się kupić kilka perełek, więc jeżeli będziecie zainteresowane haulem, to z przyjemnością nagram dla Was taki filmik. Tymczasem chodźcie ze mną na przegląd nowości do sklepu Pepco bez wychodzenia z domu. Życzę Wam miłego oglądania. Pierwsza rzecz, która przykuła moją uwagę przy wejściu do sklepu, to przepiękne lampeczki nocne z kloszami. Tak jak widzicie, występują w trzech wersjach kolorystycznych. Następnie bardzo ładne brokatowe świeczniki za jedyne 3 zł. Świetnie sprawdzą się do aranżacji na przykład salonu. Kolejna rzecz to taki stojak na biżuterię. Kosztował on 19 zł. Możecie właśnie na nim zawiesić sobie na przykład naszyjniki. I tutaj obok właśnie coś bardzo podobnego, również w tej samej cenie, ale z takim ażurowym wykończeniem. Ta drewniana skrzyneczka na klucze była urocza, kosztowała 19,99. Ja swoją skrzyneczkę również mam z Pepco już od 3 lat i naprawdę świetnie mi się sprawdza. Następnie zasłony i firanki. Niektóre modele były przecenione, więc teraz możecie zobaczyć, może coś wpadnie Wam w oko. Ta lampa w kształcie kuli zaintrygowała mnie nie tylko swoim spektakularnym wyglądem, ale również ceną. Była przeceniona na 20 zł. Pepco jak zawsze był całkiem spory wybór świeczek. Najbardziej wpadła mi w oko właśnie ta z chwostami. Te z Was, które są na bieżąco z moimi filmikami, doskonale wiedzą, że bardzo podobną, wręcz identyczną kupiłam w zeszłym roku w Action w troszeczkę niższej cenie, ale daję Wam właśnie informację, że również teraz takie w Pepco możecie kupić. Jeżeli szukacie pudeł organizacyjnych, to takie właśnie możecie kupić w Pepco. Komplet dwóch kosztuje tylko 5 zł. Właśnie był nowy wzór z tymi różami, był naprawdę prześliczny. I oczywiście bardzo wszystkim znane takie pudła. Tym razem znalazłam takie brokatowe w cenie 10 zł za sztukę. Jeżeli chodzi o dział z poszewkami, to troszeczkę się zawiodłam, ponieważ nie było wiele nowości, poza tymi przepięknymi letnimi poszewkami z tukanami. Jeżeli szukacie wyjątkowych cotton ballsów, to za 15 zł kupicie przepiękne pastelowe świecące cotton ballsy z chwostami. I'm not afraid to die.
nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że te brokatowe podkładki już kiedyś widziałam w Pepco, ale na pewno jeżeli chodzi o nowości, to były przepiękne podkładki w wężową skórkę w kolorze białym oraz w kolorze czarnym za jedyne 5 zł. Naprawdę bardzo ładnie się prezentowały. Na dziale z kubkami znalazłam przepiękny model w groszki. Tak jak wiecie, ja uwielbiam groszki i kropeczki, więc to był zdecydowanie wzór dla mnie. Następnie kolekcja letnio-wiosenna. Tak jak widzicie, było naprawdę wiele pięknych, kolorowych rzeczy. Różnego rodzaju kubki ze słomkami, kostki lodu, różnego rodzaju foremki do robienia lodów. Wybór był naprawdę ogromny, a ceny, tak jak zawsze, bardzo atrakcyjne. Bardzo spodobały mi się takie przepiękne kieliszki. One były szklane, co również mnie zaskoczyło. Cena 7 zł i wydaje mi się, że tego typu kieliszki w zeszłym roku były do kupienia w Home & You albo w Homely i z tego co również pamiętam, ich cena była o wiele, wiele wyższa, więc jeżeli chciałyście coś je kupić, to informuję Was, że w Pepco znajdziecie tego typu kieliszki oraz do kompletu miski. Jeżeli zastanawiałyście się nad zakupem ręczników z Pepco, to mogę Wam je serdecznie polecić. Są bardzo mięciutkie, świetnie absorbują wodę i naprawdę starczają na wiele, wiele lat. I kolejna rzecz z Pepco, która jest moim niezbędnikiem, to te słoiczki, które ja wykorzystałam do organizacji swojej kuchni. Na pewno nagram dla Was vloga, żebyście mogły zobaczyć, jak wszystko sobie właśnie zorganizowałam. No i dalej znowu kolekcja letnia. Tutaj już Pepco zdecydowanie chce nas przygotować właśnie na wakacje. Znajdziemy akcesoria, które świetnie sprawdzą się w podróży. Między innymi takie ogromne, holograficzne kosmetyczki za 20 zł. Zakochałam się w tej poduszce podróżnej z jednorożcem. Była naprawdę przepiękna i tak jak też przed chwilą mogłyście zauważyć, wybór tych poduszek był spory. Tutaj właśnie Wam pokazuję takie materace, które fajnie się sprawdzą, na przykład na leżaki i do kompletu były jeszcze poduszki w różnych wersjach kolorystycznych. Pod moimi przeglądami z Pepco pytacie się mnie, czy można tam właśnie kupić kosze na brudne pranie. Oczywiście możecie kupić w cenie 40 zł. A tutaj też bardzo mi się spodobał taki wieszaczek, który świetnie sprawdzi się do organizacji apaszek, krawatów, a nawet pasków.
A tutaj rzecz, o której właśnie mówiłam Wam na moim Instastory i zachęcałam Was do tego, abyście właśnie kupiły te przepiękne butelki za 5 zł. One naprawdę są fantastyczne, są szklane, porządne i kosztują właśnie tylko 5 zł. Wiele z Was kupiło je z mojego polecenia i pisałyście mi, że były już ostatnie sztuki, więc bardzo się cieszę, że za sprawą mojej osoby udało Wam się zdobyć tak fantastyczną okazję cenową. I tak jak widzicie, również znajduje się naprawdę ogromny wybór rzeczy dla najmłodszych, więc jeżeli szukacie jakichś zabawek, to w Pepco również fajne rzeczy kupicie. I tutaj coś, co absolutnie mnie rozczuliło, no niestety nie mam dla kogo kupić takiej pięknej szkatułki za 30 zł, ale szczerze mówiąc najchętniej kupiłabym ją sama dla siebie. I tak jak widzicie, w Pepco w dalszym ciągu na szczęście królują jeszcze pastele. Ja uwielbiam pastelowe kolory, więc cieszę się, że one dalej w modzie są. I tutaj bardzo spodobało mi się takie pudełko za 15 zł i chciałabym to pudełko wykorzystać na bilety lotnicze, żeby właśnie były tak ładnie posegregowane i myślę, że to będzie fajny dodatek do domu. Bardzo cieszę się, że Pepco wprowadziło kolekcję Party, w której możemy znaleźć naprawdę wiele rzeczy właśnie na różnego rodzaju przyjęcia okolicznościowe. Tak jak widzicie, balony, słomki, wszystko możecie w Pepco znaleźć. Dalej mamy oczywiście akcesoria plażowe, na przykład przepiękne, okrągłe ręczniki w wielu wersjach kolorystycznych. Ponadto były klasyczne prostokątne ręczniki oraz różnego rodzaju pontony, koła i wiele innych rzeczy. Kochane, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik, koniecznie dajcie znać na dole w komentarzach, które z tych rzeczy podobały Wam się najbardziej. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Tak jak mówiłam na początku filmiku, udało mi się również kupić kilka rzeczy, więc jeżeli będziecie zainteresowane haulem, to dajcie mi o tym znać na dole w komentarzach. Z miłą chęcią oczywiście nagram dla Was taki filmik i podzielę się tym, co tym razem właśnie ja kupiłam do swojego domu. Tymczasem, kochane, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!